Dzień dobry, moje nazwisko Agnieszka Cwilewicz. Przedstawię Państwu przebieg procedury planistycznej wraz z harmonogramem prac w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku. Opowiem też, na jakim etapie są pozostałe projekty planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich realizowanych przez urzędy morskie. Jeśli chodzi o przepisy wspólnotowe, to podstawą prawną opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich jest dyrektywa z 23 lipca 2014 roku ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich. Dyrektywa ta zobowiązywała kraje członkowskie do transpozycji przepisów do 2016 roku do ustawodawstwa krajowego. W przypadku Polski przepisy tej dyrektywy zostały wprowadzone do ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej Administracji Morskiej z 21 marca 1991 roku. Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie do przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich do marca 2021 roku, a plany zagospodarowania przestrzennego w obrębie Morza Bałtyckiego muszą być ze sobą spójne. Wspomniana przeze mnie ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej Administracji Morskiej stwierdza, że organem opracowującym projekt planu zagospodarowania przestrzennego jest dyrektor Urzędu Morskiego, natomiast plan jest przyjmowany w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów i podlega okresowej ocenie co najmniej raz na 10 lat. Aktem wykonawczym do ustawy o obszarach morskich RP i administracji morskiej jest rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz ministra infrastruktury i budownictwa z 17 maja 2017 roku w sprawie wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Rozporządzenie to określa, jak powinien wyglądać projekt planu zagospodarowania przestrzennego w części tekstowej i graficznej. Zgodnie z ustawą z 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, plany zagospodarowania przestrzennego, w tym plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Oznacza to m.in. to, że dla projektów planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich wymagane jest opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. Przez pewien czas brakowało w Polsce przepisów wykonawczych określających, jak powinien wyglądać projekt planu zagospodarowania przestrzennego obszaru morskiego. Ustawa o obszarach morskich nie precyzowała procedury planistycznej. W związku z tym administracja nie mogła przystąpić do opracowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego. Dlatego też dyrektorzy urzędów morskich zlecili opracowanie tzw. studium zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich wraz z analizami przestrzennymi. Wykonawcą tego studium był Instytut Morski w Gdańsku. Prace trwały przez rok. Studium to objęło polską wyłączną strefę ekonomiczną, morze terytorialne. Generalnie nie obejmowało morskich wód wewnętrznych poza wodami Zatoki Gdańskiej. Dla Zatoki Gdańskiej wcześniej opracowano pilotażowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego. Zebrano wówczas liczne dane. Dlatego też zdecydowano, że akwen Zatoki Gdańskiej zostanie włączony do prac nad studium. W ramach prac nad studium zebrano wnioski do planu, a także dane o obszarze morskim, wykonano także analizy oraz zorganizowano dwa spotkania konsultacyjne. Jest to tak zwane kompendium wiedzy o obszarze morskim. Ze studium tym można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Trzeba wejść w zakładkę projekty, a następnie w zakładkę plany morskie. Należy jednak zaznaczyć, że studium to nie ma w zakresie prawnym charakteru takiego jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 2 sierpnia 2016 roku dyrektorzy urzędów morskich w Słupsku, Gdyni i Szczecinie przystąpili do opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 do 200 tysięcy.
Wykonawcą projektu planu, podobnie jak studium, był Instytut Morski w Gdańsku. Liderem projektu w imieniu trzech urzędów morskich był dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni. Projekt planu objął ten sam obszar co studium. Projekt planu, tak zwana wersja trzecia, najaktualniejsza, dostępna jest na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania projektu planu na środowisko. Postępowanie to prowadzone jest za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Planujemy, że w czwartym kwartale 2020 roku projekt planu zostanie przekazany do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w celu rozpoczęcia prac nad przyjęciem projektu planu w formie rozporządzenia. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich objął wody Zatoki Gdańskiej. Zgodnie z zapisami tego planu, wody Zatoki Gdańskiej zostały podzielone na akweny o następujących funkcjach podstawowych. L. Uwarunkowano środowiskowo rozwój lokalny. Jest to funkcja podstawowa na wewnętrznej Zatoce Gdańskiej. M. Wielofunkcyjny rozwój gospodarczy. Jest to funkcja podstawowa na pozostałej części Zatoki Gdańskiej. O. Ochrona środowiska i przyrody. Chodzi tutaj głównie o akwen na wysokości rezerwatu Beka. I P. Funkcjonowanie portu i przystani. Są to akweny przeznaczone na rozwój portu. Głównie jest to Reda portu Gdynia i właśnie Reda omawianego dzisiaj portu Gdańsk. Na akwenie Zatoki Gdańskiej wyodrębniono również akweny o funkcji podstawowej B, czyli obronność i bezpieczeństwo państwa. Należy zaznaczyć, że wody portów określone od strony morza linią łączącą najdalej wysunięte w morze stałe urządzenia portowe, stanowiące integralną część systemu portowego, znajdują się poza granicami projektu planu, czyli generalnie Port Północny oraz rzeka Wisła, Motława, zlokalizowane w granicach portu Gdańsk, znajdowały się poza granicami projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Zgodnie z zapisami uzasadnienia do rozporządzenia przyjmującego projekt planu zagospodarowania polskich obszarów morskich, Zatoka Gdańska, a także akwen 88IP, czyli ten akwen obejmujący Redę Portu Gdańsk, te akweny zostały wskazane jako akweny wymagające planu w dokładniejszej skali. Po przyjęciu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku, na obszarze objętym tym planem, straci moc rozporządzenie przyjmujące projekt planu zagospodarowania polskich obszarów morskich w skali 1 do 200 tysięcy. Poza projektem planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich trwają prace nad opracowaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego wód portowych i zalewów, czyli generalnie dla morskich wód wewnętrznych. I jeśli chodzi o dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, to trwają obecnie prace nad przygotowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla akwenów portów morskich w Gdyni, Helu, Władysławowie, Elblągu i właśnie Gdańsku. Opracowujemy również projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Wiślanego. Trwają też prace nad szczegółowym projektem planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Gdańskiej, a po rozwiązanym Urzędzie Morskim w Słupsku przyjęliśmy rozpoczęte przez tamten urząd projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów w Łebie, Ustce i Rowach. Opublikowaliśmy również niedawno przetarg na wyłonienie wykonawcy opracowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby. Ma to być plan szczegółowy. I tutaj widzicie Państwo granice wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, które są realizowane przez dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. Tutaj mamy nasz plan dla wód portowych w Gdańsku.
Jeśli chodzi o dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, to przygotowuje on projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego i Kamińskiego, a także projekty planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych w granicach portów w Szczecinie, Dziwnowie, Trzebieżym, Rzeżynie, Świnoujściu i Policach, a po rozwiązanym Urzędzie Morskim w Słupsku przejął on projekty planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla portów w Darłowie, Kołobrzegu i Ćwiżynie. I tutaj widzą Państwo granice omawianych przeze mnie projektów planów. Wracając do projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku, to 23 stycznia 2020 roku przystąpiliśmy do jego opracowywania, publikując stosowne ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie i na tablicy ogłoszeń. Ponadto zawiadomiliśmy na piśmie organy i instytucje właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu o przystąpieniu do jego opracowywania i o możliwości składania wniosków do planu. Organy te instytucje są wskazane w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. W ostatnim czasie nieco pozmieniały się kompetencje niektórych ministerstw, pozmieniały się także ich nazwy. Niemniej widoczny tutaj wykaz jest aktualny na styczeń 2020 roku, kiedy to rozsyłane były zawiadomienia. Dodatkowo zidentyfikowaliśmy ponad 100 interesariuszy projektu planu i ich również zawiadomiliśmy na piśmie o możliwości składania wniosków. Zebrane wnioski zostały opublikowane w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Gdyni. Natomiast ogłoszenie o tej publikacji znalazło się w prasie, na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń. Z wykazem tym można się zapoznać cały czas na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Oprócz zebrania wniosków do projektu planu, zgromadzono dane do planu i opracowano charakterystykę uwarunkowań, o czym szerzej opowie wykonawca projektu planu. Przeanalizowano również wnioski do projektu planu i na tej podstawie opracowano wstępny projekt planu. Równolegle do prac nad planem trwają prace nad prognozą, w ramach której dotychczas zebrano dane do prognozy, uzgodniono zakres prognozy z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i na tej podstawie opracowano wstępną prognozę. I wszystkie te dane są przedmiotem dzisiejszych konsultacji społecznych. Uwagi do prezentacji i do opublikowanych materiałów można przesyłać do 13 listopada 2020 roku na adres planymorskie@umgdy.gov.pl. Tutaj widzicie Państwo harmonogram opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku. Jesteśmy obecnie na etapie V0 i na etapie pierwszych konsultacji społecznych. I co potem? Zostanie opracowany pełen projekt planu wraz z prognozą. To będzie prawdopodobnie miało miejsce w drugim kwartale 2021 roku. Będzie to tak zwana wersja pierwsza projektu planu i prognozy i te dokumenty będą przedmiotem opiniowania i uzgadniania właściwych organów. Ten projekt planu zostanie również wyłożony i zostanie zorganizowana dyskusja publiczna. Prawdopodobnie będzie to w trzecim kwartale 2021 roku. Wszelkie wnioski, opinie, informacje pozyskane w ramach uzgadniania, opiniowania i konsultacji społecznych projektu planu zostaną przeanalizowane i na tej podstawie zostanie opracowana druga wersja projektu planu i prognozy. Będzie to na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2021 roku.
Te dokumenty będą przedmiotem ponownych uzgodnień. Jeśli będzie taka potrzeba, to projekt planu wraz z prognozą zostanie ponownie poprawiony. Będzie to tak zwana wersja trzecia. Będzie to prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2022 roku i ten projekt planu zostanie przedstawiony ministrowi do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrowi do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania oraz mieszkalnictwa. I planujemy, że projekt planu wraz z prognozą zostanie przekazany do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w drugim kwartale 2022 roku. Dziękujemy bardzo za uwagę.